zaczęliśmy robić takie akcje, na przykład to były takie podstępne akcje, tak oczywiście w cudzysłowie podstępne, na przykład zagospodarowywanie miejskich skwerów, które były zaniedbane, brzydkie, nic tam nie rosło, a w centrum miasta. No ale akurat to nie była trasa przejazdowa radnych i prezydenta, więc akurat im się to w oczy nie rzucało, ale mieszkańcom bardzo. Więc co wymyśliliśmy? No dobra, no to zasiejemy tam słoneczniki. Zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, mnóstwo ludzi przyszło, ale też były takie pytania, a macie pozwolenie na ten skwer, żeby go robić? Mówię, nie. A dlaczego? No bo jak to? No a ja mówię, no dobra, ale do kogo należy? Znaczy, czy jest ten skwer? No miasta. Prawnie teren miasta. No miasta. A miasto to kto? No prezydent. Nie, mówię, to my. Urząd my mieszkańcy. Miejski. My, właśnie, urząd na przykład. Nie, to my mieszkańcy. A kto zarządza tym skwerem? No urząd. No dobra, a teraz spójrz, jak on nim zarządza? No nie zarządza, bo jest brzydki i brudny i są śmieci. No właśnie. Więc ja jako właściciel tego skweru, mimo że zatrudniam prezydenta i urzędników do tego, żeby się nim zajmowali, oni się nim nie zajmują. I zrobię... Państwo usłyszeli to zdanie? Proszę jeszcze raz powtórzyć. Jeszcze raz to samo zdanie. Z pani aktorką na pewno pani może powtórzyć. A co ja powiedziałam? No świetnie, rewelacyjnie. No ja zatrudniam urzędników. No bo... No my, mieszkańcy. Mieszkańcy zatrudniają tak. urzędników. Tak. Aha, bo to jest dla mnie naturalne. No aha, ja wiem, dobra. Ale ja chciałem to tak Tak, wybić. My zatrudniamy urzędników. My zatrudniamy prezydenta do administrowania naszym wspólnym dobrem, naszą wspólnotą samorządową. A oni się z tego nie wywiązują, no bo ten skwer jest zaniedbany. A słoneczniki się udały? Udały, no ale jakieś, poczekaj, jaka konkluzja jest. No, no. I w takim razie pytam tego mieszkańca, jeżeli my wyręczamy prezydenta, któremu płacimy za jego robotę, on jej nie wykonuje, a my go wyręczamy, to nam się należy mandat, czy raczej dyplom albo nagroda? No chyba nagroda. No to dawaj, siejemy. Oczywiście, 3-metrowe wyrosły. Mieszkańcy gminy, mieszkańcy pani miejscowości, jakoś w indywidualnych rozmowach jakoś to komentują, reagują? To znaczy ma pani poparcie, czy odwrotnie? Nie, mieszkańcy Czubajowizny, ci, którzy się ze mną kontaktują, to rzeczywiście nie mają nic przeciwko, że robię takie rzeczy. Niektórzy się pytają, co będzie robione, bo co jest najważniejsze, że może to nie jest najważniejsze, ale to jest taki problem, że mieszkańcy gminy Poświętne nie mają żadnej informacji, co się dzieje w tej gminie. Jedyną informacją to jest wójta gazetka wydawana, wieść gminna niesie, przed wyborami. I tam w ostatnim roku są rzekome jego sukcesy opisywane. Nie mają innej, żadnej dostępnej informacji prawdziwej i rzetelnej. Dlatego spotykając się ze mną, pytają się, a czy ta droga to będzie robiona? No bo przecież wójt obiecał na ostatnim zebraniu, jak był, albo na spotkaniu. A czy to będzie robione, a czy tamto, więc ja staram się odpowiadać, że tego nie wiem, ale się dowiem. Ja chodząc na sesję Rady Miasta też poczułam, że mam wpływ i to jest to, co chyba najbardziej mnie w tym wszystkim pociąga i to jest trochę jak narkotyk. Ja czuję, że mam wpływ na swoje miasto. Niedługo minie rok, odkąd nagrywam, mam trochę więcej czasu, mam kamerę, bo bez tego ani rusz. Więc postanowiłam bliżej przyjrzeć się pracy obecnych radnych i tego samego wójta, bo nadal jest ten sam wójt. Więc odwiedzam ich tak na komisjach bardzo ważnych, czyli rewizyjnej, finansowej. Oświaty też jest bardzo ciekawa, polecam. W ostatnich dniach dokonała się cudowna przemiana dzięki współpracy już teraz szerszego grona osób. Z gminy? Z gminy Poświętne. Mhm. Zupełnie oddalonej miejscowości ode mnie też przyłączyły się, że tak powiem, panie, mieszkańcy określonej grupy, dzięki którym udało się, jak to ładnie powiedzieć, przyczynić, że gmina Poświętne odstąpiła od umowy z firmą, która odbierała śmieci. Pani Alino, jeśli chodzi o pani poświęcenie Gorzowowi, że tak powiem, to ono już jest legendarne. Bo ludzie, którzy się z panią kontaktują w różnych, że powiem, płaszczyznach, to mówią, że pani już nie ma innego tematu niż Gorzów. Że właściwie ciągle pani mówi i myśli o Gorzowie. Nieprawda. Myślę intensywnie także o Toruniu. No tak.
tak, bo tam, ale cały czas jednak te myśli krążą wokół jednego, czyli przejrzystości i kontrolowania władzy, bo w Toruniu też maczałam palce. Ta pierwsza rzecz, która panią zastanowiła i wpłynęła na to, że pani postanowiła coś zrobić, coś sprawdzić. Pamięta pani ten moment? To jest chyba bardzo w życiu wielu watchdogów, protest przeciwko czemuś. U nas chciano wyciąć alejki, bo była kasa na schetynówki. Jest kasa, trzeba ją wydać, a że trzeba coś wyciąć, nieważne. Kasa zawsze, kasy trzeba przerobić. Ale wyciąć alejki, żeby co na ich miejscu powstało? Żeby poszerzyć drogę i wykorzystać pieniądze państwowe, które płyną na właśnie tak zwane schetynówki. No a to była jedyna oaza zieleni na tym osiedlu. To był protest. My chodziliśmy z petycjami, podpisywaliśmy, 2,5 tysiąca osób się podpisało pod tymi petycjami i poszliśmy na sesję Rady Miasta, żeby te petycje wręczyć. I to był mój debiut na sesji Rady Miasta. Jak ja zobaczyłam ludzi, którym my płacimy i oni wiedzą mniej niż ja, to ja byłam zdruzgotana, ale też z drugiej strony taką siłę poczułam. Kurczę, to jeżeli oni tyle lat w tym robią i nie wiedzą, oni nawet nie zdali ustawy o samorządzie gminnym. Czy nazwaliśmy się Ludzie dla Miasta i zaczęliśmy przywracać mieszkańcom prawo do miasta. To pani pełni u siebie w Czubajowiźnie i w gminie Poświętne takie kilka funkcji w ogóle. Pani jest tak, z jednej strony jest pani trochę dziennikarką, prawda, która zbiera informacje, trochę ustną taką ustną gazetą, prawda, taką gazetą, nie wiem jak, biuletynem informacyjnym na żywo, takim live, takim mówiącym, punktem informacyjnym. No właściwie pani wykonuje kawał roboty, za którą ktoś inny dostaje pieniądze, mówi pani Alina. Dlaczego pani uważa, że ktoś inny? Proszę to wyjaśnić. No, ponieważ są osoby zatrudnione w urzędach, które taką rolę powinny pełnić. Są prowadzone, obowiązkowo powinny być prowadzone biuletyny informacji publicznej, gdzie jest przestrzeń na to, żeby o takich rzeczach informować. Nie wszyscy urzędnicy są źli. No właśnie, może są jakieś przykłady. Są też fajni urzędnicy i ja myślę, że u ciebie też są jacyś tacy, którzy może nie dochodzą do głosu, bo też zauważam, że moje działania powodują, że znaczy urzędnicy często są zmuszani do robienia rzeczy, tak, których mają dość, których widzą niesprawiedliwość, których widzą naruszanie albo łamanie prawa. I moje działania powodują, że oni zaczynają czuć się nie tak samotni i chcą też pomagać, dialogować, włączać się. Nie wszyscy są znowu tacy twardogłowi. I wydaje mi się, że jeśli zobaczą, że jest wsparcie jakieś i tak jak pani powiedziała, że można się mniej bać, no to... To już tak, jest dobra dróżka, no, droga. Jeżeli ten urzędnik przez lata musiał dawać miliony na Stalgorzów i znajduje się nagle grupka ludzi, która mówi, ale dlaczego na Stalgorzów, ale dlaczego tyle pieniędzy, ale jak one są przekazywane, a poproszę wniosek, ojej, ale wniosek nie spełnia żadnych w ogóle kryteriów, on nie powinien w ogóle być przyjęty, bo jest napisany na formularzu, który odwołuje się do ustawy, która nie obowiązuje od 2010 roku. Cokolwiek by wpisali, nawet by napisali, że chcą na korale, to nikt tego wniosku nie czyta, bo wiadomo, że Stal ma dostać 500 tysięcy. I ten biedny urzędnik musiał to dawać. Natomiast widząc partnerów jednak społecznych w walce o sprawiedliwość, no, ja wiem, że ja wtedy mogę napisać i on nie będzie miał problemu z tym, żeby mi ten wniosek pokazać. Ale wie pani, jednak żużlowcy w koralach, to ja bym chyba zaeksperymentował, to mogłoby być fajne. Ja bym zrobił taki numer. Że poprosiłbym jakiegoś dziennikarza, żeby poszedł z pani pytaniami do niego. Jako, że niby ze swoimi. I on będzie musiał temu dziennikarzowi odpowiedzieć. Dziennikarz już będzie zaopatrzony w pani pewne informacje, prawda, i w cały background. A na końcu powinien mu powiedzieć tak, jak on ma na imię ten pan? Jak się nazywa? Pan Bogdan Świadek. Bogdan Świadek. I jest z funkcji... Przewodniczący Rady Gminy. Rady Gminy. Powiedzieć tak, panie przewodniczący, wszystkie pytania, na które pan przed chwilą odpowiedział, są pytaniami pani Moniki Bienias. Tak, z Watchdoga. O, i taki bym mu zrobił numer. Chodzi o to, że pan przewodniczący doskonale zna wszystkie gazety, które w powiecie działają, doskonale zna wszystkich redaktorów. Wiedziałem, że do tego dojdziemy. Czyli musi przyjechać pan.